Pozdrawiam. Hej wam wszystkim, więc obudziłam się dzisiaj o 10 godzinie i cały dzień żyłam na nogach, jest teraz godzina 3. I tak właściwie to już poćwiczyłam, miałam swój trening, byłam na spacerze, posprzątałam cały dom i stwierdziłam, że dobra, skoro już jestem już w takim humorze, gdzie nagle wszystko mi się chce robić, to nagle dla was filmik, zrobię zdjęcie do bloga i po prostu zaczynamy. Jak wiecie, niedawno się was pytałam na Instagramie, żebyście mi zadawali pytania, tak żebym mogła wam odpowiedzieć i żeby po prostu powoli wrócić na mój kanał. I zaczynamy to od Q&A, żeby po prostu odświeżyć was, nieco zrobić taki mały update, także... więc jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pytań, dlatego stwierdziłam, że pewnie będę musiała nagrywać kilka części, także jeśli nie odpowiem na wszystkie pytania teraz, to jest po prostu niemożliwe, ale postaram się pozrobić kilka części, aby odpowiedzieć jak najwięcej. Niektóre rzeczy się oczywiście powtarzają. Jak widzicie, jestem też w innym miejscu, jestem w sypialni moich rodziców, ale jestem sama w domu, a tutaj jest po prostu lepsze światło niż w moim pokoju. W moim pokoju jest ciemniej, także stwierdziłam, że nagram w ładnym dziennym świetle, bo pada. Czy planujesz wspólną przyszłość ze swoim chłopakiem? Znaczy ja wam powiem tak, jestem na tyle młoda, no co ja mam te 18 lat, że tak naprawdę nie planuję zbyt bardzo mojej przyszłości jeszcze, nie wiążę przyszłości z jakimiś osobami, wydaje mi się, że po prostu muszę się skupić na sobie, a co będzie, to będzie, jeśli jesteśmy sobie przeznaczeni, no to jakoś nam się to uda, a jeśli nie jesteśmy, no to pewnie w trakcie tego dorastania ze sobą po prostu zerwiemy. Teraz będzie wyjeżdżał na rok 3 godziny stąd do innej szkoły, także to będzie taki mały test dla nas, czy dajemy radę sobie z takim związkiem na odległość. Jak podobało się Filipowi w Polsce? Więc ja nie wiem, czy wy tutaj z YouTube'a wiecie wszyscy, nie wiem, czy każdy mnie obserwuje na Instagramie, jeśli nie, to zapraszam do mojego Instagrama w opisie. Ale tak, Filip przyjechał do Polski na 10 dni około. I było bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Jestem naprawdę bardzo z niego dumna, ponieważ poznał całą moją rodzinę praktycznie i naprawdę bardzo dobrze się z nimi dogadał i naprawdę podobał mu się kraj, zwłaszcza Kraków mu się spodobał. I ja tak samo zakocham się jeszcze bardziej w Krakowie. Kraków to piękne miasto, także pewnie za rok też przyjedzie ze mną. Czy uważasz, że Skam jest idealnym odzorowaniem rzeczywistości, jeśli chodzi o Norwegię? Znaczy powiem tak, oglądałam już 2 sezony i to tak specjalnie trochę dla was, bo stwierdziłam, że dobra, jeśli mam odpowiedź na pytanie na Skam, no to muszę obejrzeć jakiś sezon, więc obejrzałam pierwszy, drugi i teraz będę oglądała 3 sezon i powiem wam tak, jest dosyć bardzo dobrze nagrane, jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które się dzieją tutaj w Norwegii, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież. Jeśli chodzi o imprezy, to tak, imprezy wyglądają mniej więcej tak samo, jest naprawdę bardzo dużo domówek, jest bardzo dużo organizowanych imprez, jeśli chodzi o młodzieżę, praktycznie jeśli jest rok szkolny, to co chwilę są jakieś imprezy, co weekend tak naprawdę. I wygląda mniej więcej tak samo, jeśli chodzi o spożywanie alkoholu, to tutaj wydaje mi się, że zaczynamy dosyć wcześnie, 15-16 lat i wtedy już zaczynamy tak jakby interesować się alkoholem. A jeśli chodzi o szkołę, to wygląda no mniej więcej tak praktycznie tak samo. Także może nie jest aż tak strasznie ciekawie, to jest oczywiście Oslo, więc tam się może więcej dzieje oczywiście, ale mogę powiedzieć, że dosyć dobrze nagrali cały ten serial i dosyć dobrze odzwierciedla, jak wygląda życie młodzieży w Norwegii. Dosyć ostro też się sporo pyta, czy będzie następny sezon Skam. I z tego co ja słyszałam, to ten sezon, który był teraz, to był ostatni sezon i że nie ma już być więcej, także dla fanów Skam to jest trochę przykre. Moim zdaniem, jeśli ten serial im się aż tak strasznie udał, a mi się on tak za bardzo nie podoba, ale ma wiele fanów, to powinni go kontynuować, bo to jedno z takich najlepszych seriali, takich najbardziej popularnych norweskich, więc... Nie wiem. Stawiasz ostatnio na naturalność w sensie makijażowym, czy bardziej starasz się mocniej podkreślić oczy, czy też usta? Więc... Mój makijaż, powiedziałabym, że jest naprawdę bardzo, bardzo prosty. Jeśli patrzysz na inne make-up artist na YouTubie, to mogłyby powiedzieć, że mój makijaż jest całkowicie basic, bo po prostu nie umiem się jakoś tak super malować. Moja siostra bardziej się zna na makijażu i bardziej się nim interesuje, natomiast ja trzymam to dosyć prosto, ale podkreślam po prostu moje atuty i staram się zakryć moje niedoskonałości. Czy uczniowie w Norwegii też tak się przygotowują do Rus City?
To jest, powiedziałabym, bardzo ważny okres tutaj w Norwegii. Jeśli ktoś nie wie, co to jest Rus, wpiszcie sobie w Google, to na pewno wszystko znajdziecie, ale mniej więcej wytłumaczę. Ostatni rok liceum, po prostu przed testami, to jest mniej więcej w maju do 17 maja, trwa tak jakby takie świętowanie tego, że po prostu prawie już skończyliście liceum, to macie tą szkołę i po prostu młodzież świętuje to w taki sposób, że zakłada na sobie czerwone, czarne, są też niebieskie i w ogóle takie spodnie, mam kurtki, mają tak jakby swoje logo dosyć często u nas, zwłaszcza, że na przykład są grupy, które mają, tak się nazywają i są inne grupy, które się tak nazywają. I po prostu imprezują dzień w dzień, piją alkohol, po prostu mają różne takie zadania, wyzwania, które muszą tam jakby wypełnić. I tak to mniej więcej wygląda. I oprócz tego, że są Rusebus, Elis! Eliska przyszła, powiedzcie cześć, a to mój piękny husky. Tak? Jesteś moim huskiem? Powiedz cześć! Przepraszam, ale jesteśmy sami w domu, także on potrzebuje trochę więcej uwagi, dopóki mama nie wróci i wywróciłam cię podkładem. Ale tak, mają te autobusy, mają u nas bardziej busy, tak jakby wany, ze względu na to, że nie potrzebują aż takich wielkich. I tak przygotowują się, ponieważ to są koszty. Naprawdę dużo kosztuje, żeby po prostu mieć kasy na to wszystko, spodnie, ciuchy, bus, wszystko kosztuje. Nie wszyscy muszą mieć pojazdy, niektórzy chodzą, są takie jakby gorys, ale powiedziałabym, że rok, dwa lata wcześniej ludzie już zaczynają zbierać kasę. Także powiedziałabym, że jest to dosyć spora, ważna rzecz bycia Norwegiem. I jakby co jeszcze mam do tego? Mówiłaś, że samopalacz to życie. Czy masz zamiar je stosować, jeśli na przykład wbiegłeś, jeszcze będziesz w biegu ciągle? Będziesz w biegu ciągle, czy jestem zajęta? Powiem wam tak, kiedy ja byłam w Polsce, to miałam okres, kiedy po prostu nie stosowałam samopalacza, ze względu na to, że nie chciałam się z tym paprać i nie chciałam się go zmywać. I było gorąco i po prostu to nie działało, także ostatnie 10 dni nie nakładałam samopalacza, ale kiedy już wróciłam do Norwegii, to mam po prostu więcej czasu, także nakładam go. Nie nakładam go tak dużo jak kiedyś, także pewnie widzicie różnicę, ale nadal jakby chcę podkreślić, tak jakby, żebym była bardziej opalona. Teraz nie mam na sobie samopalacza ze względu na to, że troszeczkę się opaliłam, kiedy była ładna pogoda. Które włosy wylałaś? Długie, krótkie, jakie masz teraz? Zakładając, że obydwa są zdrowe. No to powiedziałam tak, ja chciałabym mieć dłuższe włosy, ale tylko wtedy, kiedy są zdrowe. A że moje włosy wcale nie wyglądały fajnie, były cienkie i takie oklepnięte, to nie chciałabym ich mieć z powrotem. Teraz już Eris! Misiu! No i patrzcie, no jak? Nagraj tu filmik, człowieku. Nagraj tu filmik. Dobra, będę musiała go kisieć tutaj. Ale ze względu na to, że moje włosy nie wyglądają zbyt fajnie, kiedy są długie, to jestem zadowolona z nich, jak wyglądam teraz i po prostu na razie zostawiam je takie. Podcięłam włosy. Inspirujesz się przez swoim ubiorze i fryzurą Nurą ze Ska. Bardziej mi ją przypominasz. Wydaje mi się, że gdybyś przyjechała do Norwegii, to większość dziewczyn przypominałoby ci taką Nurę ze Ska. Także nie inspiruję się, ale widzę, rozumiem, że jest podobieństwo. Nie jest to na umyślne, ale wiem, to łatwo można tak pomyśleć. Jak dbasz o swoją sylwetkę? Jesteś na jakiejś zdrowej diecie, ćwiczysz coś? Więc ja powiem tak, to różnie bywa z tą dietą i to różnie bywa z ćwiczeniami, ale kiedy przyjechałam z Polski, to jakby się zmotywowałam i ćwiczyłam praktycznie codziennie przez 2 tygodnie. Teraz miałam 3 dni przerwy, dzisiaj znowu poćwiczyłam, tak jakby teraz rana. Także staram się jakby utrzymywać. Ja ćwiczę około 40-50 minut dziennie do godziny i ćwiczę najpierw brzuch i tyłek. To są takie zwykłe ćwiczenia, które znajduję na YouTubie. Także nic jakiegoś skomplikowanego. Jeśli chodzi o moją dietę, to pozwalam sobie jeść mniej więcej to, co chcę. Staram się wybierać zdrowsze rzeczy, po prostu mieć jakieś opcje, ale nie ograniczam się jakoś strasznie, ze względu na to, że moja waga mi odpowiada. Oczywiście, jeśli jadłabym zdrowiej, to miałabym szybsze efekty, no ale jest jak jest, prawda? No. Czy nagrasz dla nas jakiś makijaż na wyjście? Chciałam nagrać makijaż, tylko chciałam nagrać bardziej codzienny, tylko bardziej taki glowy, fresh looking. Eris! Spokój się!
Chciałam właśnie taki bardziej glowy, fresh looking, ale niezbyt bardzo aż taki mocny, ponieważ ja się nie umiem malować zbyt bardzo i dlatego wiecie, nie chcę was źle kierować. Ej, ty mnie kopiesz! Skupiałeś! Ej! Jak robisz efekt tak rozdzielonych rzęs? Jakiś tusz, bo wyglądałem przecudownie. Podam wam nazwę mojego tuszu, którego używam w opisie, jednakże moje rzęsy mają dobre dni i mają złe dni. Czasami faktycznie wyglądałam, a czasami wyglądałam beznadziejnie. Nie użyłam sztucznych rzęs, ponieważ nie umiem ich naklejać zbyt bardzo i tak nie lubię się z tym paprać. Ale gdybym mogła nakładać sztuczne rzęsy, to bym je nakładała codziennie, naprawdę, bo to jest super efekt. Przynajmniej dla mnie. Jak sobie radzisz z hejtami, obrażaniem, naśmiewaniem się w swoim kierunku? Bardziej się tym przejmujesz czy olewasz? Więc ja powiem tak. Miałam okres w życiu, ponieważ tak jakby dołączyłam do tej części YouTube'a, internetu bardzo wcześnie, bo miałam z 11-12 lat i to był trochę tak jakby błąd, ponieważ wiecie, w takim wieku ma się tak naprawdę pstro w głowie. Nagrywałam dużo głupot, nagrywałam dużo bezsensownych rzeczy, dodawałam bezsensowne zdjęcia i dlatego wydaje mi się, że ludzie zawsze cię oceniają i zawsze mają coś złego do powiedzenia, a wiecie, w takim wieku to po prostu nie wie się więcej. Teraz mi się wydaje, że kiedy już dorosłam do tego, kiedy już mam te moje 18 lat i po prostu jestem na tym internecie przez kilka lat, to po prostu wiem, co to jest po prostu konstruktywna krytyka i wiem, co to są hejty. Hejty staram się olewać, niezbyt bardzo mi obchodzą, ponieważ ja wiem, kim ja jestem. Ja staram się naprawdę bardzo pewną siebie osobą, która po prostu wie, że ma wady, ale też wie, że ma bardzo dużo zalet i po prostu staram się podkreślać moje zalety, a nad wadami staram się pracować. Także wydaje mi się, że czasami się przejmuję, jeśli wiem, że to jest konstruktywna krytyka, nią się przejmuję i wiem, że naprawdę nie się stresuję, że tak, to powinno zmienić, ale staram się też jakby zobaczyć na to, że to jest szansa po prostu nad pracowaniem nad sobą, a nie tylko tak jakby myśleć, o nie, ja nie jestem idealna, bo nikt nie jest. No, takie życie. Nie myślałaś, aby sporo nagrywać daily vlogi. Chciałam nagrywać daily vlogi, naprawdę, bo uwielbiam je oglądać. Tylko problem jest w tym, że ja nic ciekawego nie robię tak naprawdę w życiu. I po prostu boję się, że te daily vlogi byłyby naprawdę tak bardzo nudne dla was. Nawet nie wiem, czy umiem je nagrywać. Ale nie wiem, może kiedyś, jeśli byście chcieli, mogę spróbować i zobaczymy, jak to będzie. Wiem, że muszę nagrać dla was morning routine i jeszcze jedną część tego pytania odpowiedzi, ale dalej zobaczymy, także piszcie, co myślicie. Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Myślisz o studiach, Norwegia czy Polska? Więc jak na razie jeszcze muszę skończyć moją szkołę licealną, kiedy już ją skończę za 2 lata. Będę planować na studia, nie jestem do końca pewna jeszcze jakie, ale na jakieś na pewno pójdę. Jeszcze nie chcę wam nic mówić, jeśli chodzi o mój kierunek, bo sama nie jestem do końca jego pewna. Ale zgaduję, że będę normalnie studiowała w Norwegii ze względu na to, że po prostu mam zamiar tutaj mieszkać przez resztę życia, także nie widzę sensu przeprowadzki do Polski, ale na pewno będę przyjeżdżała jak najczęściej do Polski, bo nadal kocham swój kraj i uwielbiam Kraków i chcę się jakby rozstawać z Polską na zawsze. Ale jednak Norwegia to jest tak jakby mój dom. Dobra, już nie będę was więcej zanudzała, także mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzę się z wami w następnym filmiku. Pa, pa!